Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na piątek, do dalszego studium. Dzieło stworzenia nie może zostać wyjaśnione naukowo. Jak nauka miałaby wyjaśnić tajemnicę życia? Pogląd, iż Bóg nie stworzył materii, gdy powołał świat do istnienia, nie znajduje podstaw. Tworząc nasz świat, Najwyższy nie był zależny od rzekomo wcześniej istniejącej materii. Przeciwnie, wszystkie rzeczy, materialne i duchowe, powstały na słowo Jahwe i zgodnie z jego zamierzeniem. Niebiosa i cały ich zastęp oraz ziemia, wszystko na niej są nie tylko dziełami jego rąk, ale powstały przez tchnienie jego ust. Bóg nie objawił ludziom, w jaki sposób dokonał dzieła stworzenia. Ludzka nauka nie może zgłębić tajemnic Najwyższego. Jego twórcza moc jest tak samo niepojęta, jak jego istnienie. Pierwsze pytanie do dyskusji. Omówcie w klasie wasze odpowiedzi na pytanie z niedzielnej części lekcji. Drugie. Nauka mówi o czymś, co nazywa antropicznym koincydencjami, niezwykle delikatnej równowagi sił w przyrodzie, która uniemożliwia istnienie człowieka i innych organizmów żywych. Zwróć uwagę na uprzedzenie wbudowane w słowa koincydencje, zbieżności. Jeśli nie wierzy się w Boga, trzeba przypisać tę niewiarygodną wręcz równowagę czystemu przypadkowi. Dlaczego wiara w to, że owa delikatna równowaga jest dziełem Stwórcy, jest znacznie rozsądniejszym wyjaśnieniem niż przypisywanie jej koincydencjom? 3. Pomyśl o miłości Stwórcy, który ukształtował Adama i Ewę. Dał im piękny dom w ogrodzie, choć wiedział, że będzie cierpiał i poniesie śmierć w osobie Chrystusa na Golgocie z rąk ich potomków. Jak o miłości Boga świadczy to, że mimo wszystko zdecydował się zrealizować swój plan stworzenia. 4. Jak teoria wielkiego wybuchu wygląda na tle stwierdzenia z pierwszej Mojżeszowej, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz? Czy wielki Bóg może być opisem sposobu, w jaki wszechświat zaistniał na Słowo Boże? Jakie problemy nastręcza taki pogląd? Dlaczego niebezpieczne jest łączenie biblijnej teologii z jakąkolwiek teorią naukową, zwłaszcza, że teorie te często ulegają zmianom. Dziękuję bardzo.